Dzień dobry Państwu. Kolejny czwartek, kolejny, jak się okazuje, event. Myślałem, że już nie będzie, a tu proszę. Nawet powiem Wam, że od jutra, bodajże przez 2 tygodnie, jak się zalogujecie, to jednorazowo dostaniecie 200 tysięcy GP, tak żeby sobie jakieś paczki pootwierać. Więc w sumie tak na zakończenie całkiem spoko. Nie wiem skąd się te MyClub coinsy znowu wzięły na tym moim koncie. Ja nie wiem skąd to się bierze. No i... Ale to już będą ostatnie w tym roku. Ale to zaraz przejdziemy, dlaczego. Po co ja je mam? Otwórzmy sobie najpierw paczkę, bo są legendy. Legendy z hiszpańskich klubów. Cruyffa już mam. Ale taki Romario albo Ronaldinho, albo Carlos. Beckham nawet jakby wpadł, to bym go sobie zamienił na jakąś czarną piłkę. Chociaż nie, ja mam chyba tylko jednego Beckhama. Tutaj jeszcze może z tych legend, może Petit ewentualnie. Ktoś tu jeszcze jest? Jakaś legenda 80 overalla? To jest masakra. No, to zdecydowanie tych dwóch gości bym chciał i tego. Jak ja bym ni z nim z fałsza ślutował, to Inoroz. Zresztą widzieliście odcinek. Prawdopodobnie z tego, jak raz dostałem Carlosa i dwa strzały oddałem i drugi wpadł, pierwszy był blisko. No to co? Zobaczmy, może wpadnie jakaś legenda. No nie, niestety złota piłka. Koke albo coś pewnie. Nie, Koke chyba ma czarno. Nie wiem, kto to będzie. Jolo? Tak jest. No dobra, szału nie ma. Ten to w ogóle jakiś zdziwiony. Wow. Dobra. Także tego. A z kolei. Tutaj jest interesująco. Specjalny agent. Najpierw przejdźmy do... Tak, do Ligi Rosyjskiej. Znowu są te bramki miesiąca, które nie wiem, to tak jakby zrobili bramki miesiąca Ligi, nie wiem, Azerbejdżanu. To jest mniej więcej taki poziom zainteresowania. Ja nie wiem, co to jest za pomysł w ogóle. Ale okej. No i tutaj mamy zawodników. Ile on ma wzrostu? 1,75 i jest dosyć szybki. Nawet to mi tak troszkę Kantę przypomina. Stamina spoko. Forma 5 to jest lipa. Kantę, który ma strzały chyba jeszcze z tego co widzę. Kicking power? No. Ciężko powiedzieć, wiecie? Ten koleś może byłby na coś zdatny jeszcze. Ten pan z kolei jego bym dawał bardziej na AMF-ie, zresztą on może tam grać. Mimo, że jest box to boxem. Duży kicking power, to się ceni. To jest za mały unwavering balance jak na AMF-a. Wiecie, no ci goście są już średnio potrzebni. Ten z kolei koleś. Też ma fajnie wyrównane staty, no ale jakby w obliczu tego, jakich mamy zawodników, to jest. Ci dwaj mają formę 4, więc to już w ogóle jest lipa, bo teraz będą same formy C, bo się ligi pokończyły, więc nie warto w ogóle takich zawodników inwestować cokolwiek. Powiem tak, Konami zaczęło robić dobre rzeczy z tymi zawodnikami. Ale za późno. Na początku dali wykoksowanych, a teraz dają takich już przystępnych bardziej. Bez sensu, na odwrót to powinno być. Ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Przejdźmy sobie do tej drugiej paczki, bo ta druga paczka to jest drużyna i ja to nazwałem drużyna sezonu, ale tak naprawdę jak w FIFA drużyna sezonu jest z każdej ligi osobno, tak oni tu porzucali po prostu najlepszych zawodników z każdej ligi według nich. No i możemy tu znaleźć Messiego. Wybustowanego, Ronaldo wybustowanego, Van Dijka, Mbappe, dlatego też sobie doładowałem te końce. Ja mówię, dobra, kurczę, może chociaż ten Ronaldo mi wpadnie. Taki wybustowany, albo Messi. Gruby, Bernardo Silva, który jest świetny, bo patrzcie, jaki on ma unwavering balance. Polecam, na AMF-ie taki unwavering balance robi robotę. Już pomijając jego podania, kontrolę piłki. Ten koleś będzie dobry. Sterling, który jest strasznie szybki, ale Sterlinga już mam, nawet chyba trochę lepszej wersji. I De Ligt, który już ma świetne statystyki, a można go wykoksować tak jak Mbappe, nawet bardziej, jeśli chodzi o levele. I to jest jeden z lepszych obrońców, z tego co wiem. Jeszcze powinien. Forma 5, no to jest tak powiedzmy, no, Messi forma 8, masakra. Ronaldo też 7, no. Także, no tylko Sterling. Czemu Sterling ma formę 4? Ja nie rozumiem, czemu oni nie upgradeują w tych wersjach Future też form. Kurczę, no Sterling cały sezon cisnął dobrze. A tutaj ma formę 4. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, ale dobra.
W każdym razie, jaka jest różnica między na przykład tym, co robi EA, a tym, co robi Konami? Ja nie widziałem, żeby w EA Sports kiedykolwiek zrobiło coś takiego, że dają paczkę, w której jest gwarantowany zawodnik z Team of the Season z danej ligi za na przykład 300 FIFA pointsów. Nie widziałem ani razu, żeby zrobili coś takiego. Nawet EA nie jest tak bezczelny. A Konami, już pomijając tą drużynę roku, cały rok dają nam zawodników wyboostowanych, ale tylko pod warunkiem, że zapłacimy. Okej, ktoś powie, o nie musisz płacić, czepiasz się, dislike, możesz sobie zbierać MyClub coinsy. No dobra, ale ja zapłacę dyszkę i mam 300 MyClub coinsów, a ty na te 300 MyClub coinsów musisz zbierać przez 2 tygodnie? Może więcej? I myślę, że spokojnie więcej. Nie, no to za jedną taką wizytę to tam 30-40 MicroPlusów wpada. Spokojnie więcej niż 2 tygodnie, to z miesiąc trzeba liczyć. A przez miesiąc już wam cztery takie pętle jakby nowych futurów przelecą. Wiecie o co chodzi? Więc totalnie jesteście jakby macie mniejsze szanse. To jest pay to win, no nie da się tego inaczej nazwać. To jest pay to win. Oczywiście można nadrabiać skillem. Ale jeżeli traficie na gościa, jeżeli wy macie w ataku Mbappé, Ronaldo i Messiego zwykłego, a przeciwnik wasz ma Mbappé, Ronaldo i Messiego Future, to wam gwarantuję, że będziecie mieli 300 razy trudniej. A on nic nie zrobił, żeby ich zdobyć, tylko po prostu pacił. Wiecie o co chodzi? W FIFA można zdobyć paczkę z gwarantowanymi tocami, ale grając i wygrywając. Nie da się tego zrobić płacąc. I dlatego w przyszłym roku, jeżeli oni faktycznie tych Future'ów wprowadzają i jakieś karty specjalne, oni nie powinni za to. Za MyClub coinsy, bo to jest po prostu największy bzdura na świecie. Oni powinni to dać normalnie do boksów, takich zwykłych do kupienia, tak jak te legendy. I po prostu na zasadzie, a może się trafi. No tak jak jest w FIFA. Moim zdaniem to jest świetny pomysł. Tak powinno być, żeby nie wszyscy mieli tych zawodników, co po prostu mają pieniądze, tylko żeby, no wiadomo, że szczęście i tak dalej, ale jakoś, wiecie, no. Przynajmniej można to kupić za walutę w grze, tak? Za grę. Tak samo jak mówiłem o tym drafcie ostatnio na live, jak ktoś wczoraj był, że jakby zrobili takiego drafta, to ja bym to śmigał cały czas. A do tego jeszcze jakby dali takie nagrody, że na przykład za dwie wygrane albo za trzy i cztery już tam, czyli ten najwyższe dostaje się właśnie paczki z obecnego challenge'a, nie? No to biorąc pod uwagę, że tam można by było trafić takich podsów, czy jak oni to tam nazwali, to by było super, nie? No ale dobra. Już założyłem, że dobra, to już jest ostatnie moja dyszka na PSA w tym roku, więc. Więc niech będzie. Spróbujmy kogoś wyhaczyć dobrego. Zobaczymy, co się stanie. Aha, czyli Bernardo Silva albo. Nie, byle nie Van Dijk. Sterling. Kurde, Sterlinga już mam i to jest lipa. Ale to właduje jednego Sterlinga w drugiego, no przynajmniej tyle. Kurde, no ale błagam, no jakaś liga włoska. Tylko nie angielska, dzisiaj naprawdę, tylko nie angielska. Ajax. Jak zawsze chcę angielską, tak dzisiaj nie. Okej, okay. Bernardo Silva jeszcze nie miałem, ale jak teraz trafię Sterlinga albo Van Dijka, albo tego dziada znowu, to normalnie będę całe chodził. No przecież czemu ja nigdy nie mogę trafić Future'a Ronaldo, Mbappe albo Messiego? Będę płakał. Będę płakał, no proszę, proszę, please. No, czy to jest Messi? Albo gruby. Ale nieważne. Messi albo gruby. Gruby. Okej, okay. To już jest lepiej. To już future gruby, to jest spoko sprawa. Future gruby plus future Koulibaly będą mi robić. No, to już jest lepiej, ale kurde lipa, ale ani Ronaldo, ani Mbappe. Ach, no i widzicie, i nawet tutaj trzeba mieć farta, a jeszcze do tego im płacę. Ach, dobra. No nic. To ja sobie zmontuję składzik i zaraz przechodzimy do spotkania. Oczywiście challenge mamy taki, żeby zdobyć 4 punkty z 3 spotkań. Czyli właściwie trzeba zagrać co najmniej 2 spotkania, no i wtedy dostaniemy GP bonus, mam za to, że mam któregoś zawodnika z tej drużyny sezonu, a dostajemy jeszcze agenta z kolektor boxa. No to nic, to jedziemy.
Próbujemy, no myślę, że trzech spotkań raczej potrzebować nie będę i przetestujemy sobie tych zawodników, którzy potrafiałem. Sterlinga już sobie wybustowałem z tego mojego wcześniejszego na Werol 91, więc zobaczymy jak to będzie chodziło. O, dobra, w końcu się ktoś trafił. Rednik 60. No widzę, że ma słabą pasę, ale. Aha, tą porażkę wczoraj na live, kto był, ten widział. Wygrywałem 2-0 i nagle wywaliło mi z serwerów. Z tych serwerów, których oczywiście nie ma w Konami, zaznaczam. Jest napisane, że straciłem połączenie z serwerami, a serwerów dalej się będą upierać ludzie, że nie ma. To jest dobre. Okej. Okay. No to przetestujemy sobie grubego, który jeszcze nie ma dobrego team spiritu do końca. Bernardo Silva, bardzo fajnie, że mi się trafił, bo sobie nim nie pogram. Oj, szkoda. No dobra, ktoś tu jeszcze jest chętny, żeby wejść? Wnieść? Nie, ja chcę tą parę przetestować tu na środku. Co on tam ma? Gero Czalowa. Tego Bernardo trafił, widzę. A, spoko, bywało gorzej, jeśli chodzi o składy. Parejo. Parejo. Dobra, to nic. Nie ukrywam, że żałuję troszkę, że nie trafiłem nikogo takiego, wiecie, zamiast tego Sterlinga. Taki Ronaldo. Ale trudno, damy radę jakoś. Dobra, słuchajcie. Jest już 2-0 dla przeciwnika. Miałem mały problem, ponieważ testowałem inne ustawienie znowu nagrywania i nie, no to była przesada tutaj. Chciałem zobaczyć, jak to będzie chodziło przy innych ustawieniach, ale źle, więc musiałem się zająć troszkę przemodelować to wszystko. No i nie grałem, a w tym czasie gościu mi strzelał bramki, ale spokojnie, zaraz to odrobimy. No musiałem się tym zająć. Bo tak to byście nic z tego spotkania nie widzieli. I tak nie wiem, czy teraz będzie to dobrze chodziło, ale to się okaże później, nie? A teraz go zlejmy. Jak on był taki mądry, jak wygrywał 1-0, że grał dalej, mimo że widział, że ja nie gram. No to czekaj, to zaraz będzie. Gdzie mnie tu kurczę w obóz. Ajajaj, jeszcze mu strzelę w tej połowie, jeszcze to nie koniec. A, bo i koniec. Nie, spokojnie to odrobimy, myślę. Nie będzie jakiegoś większego problemu, także jedziemy z tym tematem. Okej, Aubameyang. I raz. Nie ma tutaj, nie ma lipy. Dawaj, gruby, bierz go. Nie. Dobrze, gruby. Tak jest. Pięknie. No. Wiadomo, bramka po mojemu, nie? Trochę zabrał mi tą piłkę, ale już go tam Sterling z Messi dopadli, więc. No i mamy 2-2. Obi. Ajajaj. No, tu już się panika włączyła u przeciwnika troszkę. Dobrze, dobrze. Jeszcze trzeba to strzelić na 3-2 i już będzie spokój. Ależ podanie. Ajajaj, kurczę, widziałem tego Nainggolana już wcześniej. Tak sobie tą akcję właśnie wyobrażałem. Tylko szkoda, że to nie udało mi się strzelić. Już widzę, że tam na dół zagrywa. Wow. Od kiedy można pauzować grę w trakcie wybicia, to ja nie wiem, bo ja przyznałem pauzę. Okej, zróbmy zmiany. Masakra. Rzućmy sobie, nie wiem, Cruyffika, bo widzę, że Messi tam mało będzie zmęczony. Nie wiem, co to się wydarzyło teraz. Okej, Beckham. Zagram do tyłu jeszcze. Albo i nie, ale spoko. Jeszcze może się coś uda, albo i nie. Ojejku. Tam mi na dole ucieka. Góry, wszędzie mi uciekają. Ja już może dam, żeby się troszkę moja drużyna cofnęła, bo mam tu duże luki w obronie. No ale zamotał jeden z drugim. Ło! Teraz będzie. O, lagi! Janek Lager! Ładnie.
Ja zawsze je odpalam w najmniej spodziewanym momencie, trzymając w dwóch rękach pada. Gruby, bierz go. Oj, gruby, bierz go. Jeden z drugim, tak jest. Jest, udało się. Kurczę, nic nie mówiłem, bo myślałem, że tam jest spalony z tym Sterlingiem, ale na szczęście jeszcze po rękach. Widzicie? Sterling wybustowany daje radę nawet. No musi gościa boleć, no bo nie grałem całą pierwszą połowę. A jeszcze to przegrywa ze mną. Sterling, po raz kolejny. Tak jest. Jeszcze będzie jedna sytuacja. Taka dosyć ciekawa. A, już strzelę, nie będę się cackał. No i mamy 5-2. Spoko. Jeden mecz mamy za sobą, to jeszcze będzie drugi przed nami. Tak jest. No. Teraz obczaję tylko jeszcze sobie, czy to faktycznie, czy to dalej tak, czy dalej tnie, czy coś może tu jeszcze pozmieniam, bo na sesji live już to fajnie chodziło. Ale tu mam wrażenie, że coś nie tak jest, ale to zaraz sprawdzę. Jedziemy, zagramy jeszcze to drugie spotkanie. Dobra, trafiło nam prezesa, czyli znowu prawdopodobnie Polak. No, wiadomo, Legia Warszawa. No, także... Wiecie co, zmieniłem tu jeszcze coś, widziałem, że tam, wybaczcie za te lekkie przycięcia, no teraz macie skróty z meczów, więc też jakby mam większą kontrolę nad tym, w sensie jak już nagrywam, to zawsze mogę sobie zatrzymać, zobaczyć jak to i od razu zobaczyłem, widzę, że tam są te cięcia. To wynika z tego, że ja teraz kombinuję z różnymi ustawieniami. Uważam, że to przyniesie dobry skutek, ponieważ zresztą zapraszam, no co jest z tym Bernardo Silvą? Masakra. Specjalnie go wrzuciłem drugi raz, mówię, kurczę, może tutaj będzie lepiej. No i niestety. Teraz, czemu ja spliquetę dałem? Nie. Zrobimy w ten sposób. Dol Hazard to pogra. Zapraszam, żebyście zobaczyli. W przyszłym tygodniu już podejrzewam, a może jeszcze nawet w tym, w weekend. Pojawią się odcinki na Jancie Fabularnie z Life is Strange 2. Zacząłem już to grać, zacząłem nagrywać. I... muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z efektu. Jest Full HD, płynnie to chodzi. I z dźwiękiem też jest wszystko ok, chociaż na początku tam troszkę mi się przesunął, ale już nad tym zapanowałem jakby podczas nagrywania właśnie. O czym zresztą tam wspominam w odcinku. Więc jakby te ustawienia przynoszą korzyść, tylko że tutaj w PS-ie z kolei już jest inaczej, bo ta gra jest o wiele szybsza. I tutaj już nie mogę sobie pozwolić na Full HD, jak widać, bo od razu są jakieś problemy. Musi być koniecznie te 60 klatek, bo przy 30 to była jakaś masakra. No i zobaczymy teraz, jak to będzie chodzić. Powinno być wszystko ok. W każdym razie w Life is Strange też muszę zapamiętać ustawienia, bo tam mam inne i niestety będę musiał tak za każdym razem, jak będę zmieniał gry, zmieniać też te ustawienia, ale to jest, wiecie, to jest kwestia 5 minut roboty i mam wszystko ustawione przynajmniej tak jak trzeba. Więc no mam nadzieję, że teraz będzie to chodziło tak jak powinno. No nic, jedziemy z kolejnym spotkaniem, oby ostatnim. No i pierwsza szansa mojego przeciwnika i pierwsza bramka, ale znowu wybaczcie, ale po prostu patrzę, czy to działa i oddałem mu głupio tą bramkę, ale już się biorę do roboty. Najwyżej jak się okaże, że dalej coś jest nie tak, to w kolejnych odcinkach będę to korygował. O to się nie bójcie, bo już wczoraj na sesji live już to bardzo dobrze chodziło. A tutaj znowu widzę, że bo ja właśnie nie pamiętam, co ja zmieniłem przed tą sesją, że to tak dobrze chodziło, ale to sobie przypomnę, spokojnie. W końcu będzie dobrze. Ojej. Oho, dobra. Już widzę, co trzeba zrobić, bo już widzę, jak będzie grał ten koleś. I zaraz mu to ukrócimy. Proszę bardzo. Deep defensive line to jest pierwsza sprawa.
Defensive na moich bocznych obrońców to jest druga sprawa. I zobaczymy, czy teraz. Co to za ustawienie w ogóle? Teraz zwróciłem uwagę. Co to za ustawienie w ogóle jest? Wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Masakra. Czemuż Salah stał na spalonym? No nie wierzę. O Boże. Nikt się tego zagrania nie spodziewał. Tylko trzech moich obrońców i czwartym ja biegłem. Dobra wiadomość jest taka, że on raszuje bardzo obrońcami. Zła jest z kolei taka, że bardzo fajnie mu się wracają. Tu beznadziejnie to zrobiłem, ale tutaj też się nikt nie spodziewał tego razem z bramkarzem. Na szczęście. Co to jest? Ale tu strasznie jakieś dziwne odbijanki są w tym meczu, serio. Przypominam tą główkę. Strasznie się to odbija wszystko jakoś tak randomowo, totalnie. O, to miałem na myśli mówiąc, że gościu raszuje obrońcami. No i tak to się kończy. Salah w formie. Nawet już nie próbowałem podawać, bo coś tak. A mówię, kurczę, a może się zmieni na bramkarza. No i widzicie. I tak było. O! To błąd mojego przeciwnika duży. Tam już Suarez biega. Tak jest. Tak jest. To mój duży błąd mojego przeciwnika, że tamtym Van Dijkiem się bawił zamiast to wywalić. No i tak to jest z Salahem i z Suarezem. No Suarezowi nie można dać do strzału dojść, bo no naprawdę. Przeniknął sobie przez Mateusa. Było widać to podanie też już wczoraj. Szkoda tylko, że tu kurde Van Dijk mi to jeszcze przeciął. Aj, to też powinna była być moja. Niedobrze. Widzę jak mi tam ucieka. No patrzcie, no biegłem tam już wcześniej. No, całe szczęście, oliwa tak zwana. Widziałem to podanie i kurczę, niedobrze. Dobrze, Oblak, brawo, kurde, bo to by była brama. Muszę go tu złapać, bo on strasznie, mówię, raszuje tymi obrońcami. Ale fajne podanie. Dobra, spróbujmy tu. Salahem go trochę. Albo i nie. No to co? Aż tak zawsze działa. Zobaczmy. No. Jeszcze. Dobra. No ale wygrywamy na razie, więc jest spoko. Tylko tą bramkę na początku się dałem zaskoczyć jakoś bardziej. No i tyle. Jedziemy. Jedziemy dalej. Kurde, gruba się, żeś mnie musiał tam sfaulować. No co za grubas, no. Gdyby nie to, że mnie tam podciął, to bym wyszedł z fajną kontrą. Tak to była niefajna kontra. A, kurde, dwóch objechałem, to się trzeci przypamiętał. Szkoda. Palony? Tak jest. Zrobiłem w ostatniej chwili ruch tym obrońcom. Widzieliście, jak wyszedłem? Dobrze, że tam Sokratis mi tego nie zawalił. Jak widzicie? Dałem deep defensive line i w ogóle jego zawodnicy już nie mogą. Bo on cały czas trójkątami na początku grał. Ja mówię, o ty kurczę, łobuzie.
Trzeba coś z tym zrobić. Fajna rabona tutaj od Neymara poszła. Ale się wrócił. Alan chyba. Oj, niedobrze. No widzicie, cały czas mi tam ucieka, kurde. Cały czas mi dziad ucieka. Mimo że mam deep defensive line, to jeszcze i tak. Nie daj Hazard. Ale ja w sumie z tego meczu potrzebuję tylko remis. Oczywiście my nie gramy o remis, ale... Ale więcej i tak. Co tu się dzieje? Było widać. Bez tych trójkątów gościu w ogóle nie ma pomysłów, jak ofensywę budować swoją. Tak jest. Tak jest. Pierwszy strzał nie wszedł, to... To się odbiło mi pod nogi akurat, no co zrobisz? Patrzcie jak ten gryzoń kurczę ciśnie. Lepiej gra na formie C niż jakby w formie... A. Kurczę, przepadłość gryzonia jakaś. Robimy sobie jeszcze jakieś zmiany, chociaż ja nie wiem nawet czy ja mam kogo tam rzucać, bo tam te formy były takie dosyć tragiczne. Nie wiem czemu ten Bernardo Silva jest ciągle bez formy, ale mi tam w Salah fajnie wybiegał. Dobra. Salah. Salah. Salah w formie, no to jest coś pięknego. Ja oczywiście, standardowa metoda, musiałem się fajnie, że zostawił po... Kurkę. Standardowo musiałem się wrąbać tym Salahem w dwóch gości. I udało się ich objechać jeszcze. Ojejku. Dobra, to dajmy sobie... Bernardo, no. Dajmy sobie Golovina, niech tu pobiega jeszcze trochę. Dajmy sobie Krystynkę, mimo że jest bez formy, ale to tam. To jest Krystynka jednak. I Cruyffa też jest bez formy, ale to jednak Cruyff. Wiedziałem, że tu zagra. Ładnie. Wiedziałem, że tam zagra, ale ciutkę, widzicie, to jest to, co mówiłem przy poradniku, w naszym przy poradniku, przy analizie z nieświecem, że wyszedłem tym obrońcą, ale teraz źle to troszkę zrobiłem, w sensie za daleko nim wyszedłem, już nie zdążyłem wrócić, kurczę. To było to ryzyko. Ale tak czasem bywa. No dobra, Cruyff bez formy. No właśnie. Nie wiem, troszkę źle też to uderzyłem, także spoko. To nie kwestia formy. Wow. No naprawdę, we dwójkę żeście tam stali i... Co jest tu grane? Moi obrońcy się rozjeżdżają. Ja cię kręcę. Czemu w Salah tam mi pospalonym ciągle z kubańcu biegasz? No przepraszam, że ja tak robię, to naprawdę jak ktoś później przychodzi i widział, że ze mną gra na przykład i ogląda na odcinku, ja tak gram po prostu, no to nie jest jakieś tak, że chcę być chamski. Znaczy to ja wiem, że to jest takie, ale ja lubię po prostu się bawić tą grą tymi trikami, nic na to nie poradzę. No, Ronaldo, nie zdąży, szkoda. Twoją drogą, oglądałem skróty meczu Portugalii ze Szwajcarią w Lidze Narodów. No i muszę przyznać, że Ronaldo tam zaszalał, ale Portugalia, jak zwykle z Portugalią bywa, miała dużo szczęścia, że ten mecz się wcześniej nie skończył. Seferovic miał dużo szans, Shaqiri był sam na sam. Z tymi karnymi to też, kurczę, tak mówię naprawdę, jak zobaczyłem, że Portugalia chwilę po tym, jak sama miała mieć karny na swojej bramce, później Bernardo Silva sfaulowany, ale VAR i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, że wrócili do tej sytuacji, że sędzia to przejrzał i że wybrał. To było super, naprawdę. To, że ten VAR tak zaczął działać teraz w piłce, to jest mega jak dla mnie. O, ten pan prezes miał 950 ratingu. O kurde, dobra, nieważne. A ja jakieś dziwne pomysły, a dobra, realizowałem. No i
Ta bramka Ronaldo z wolnego, no kurczę, ale on te wolne świetnie wykonywał kiedyś w United. W Realu jakoś tak średnio mu to szło, ale w Portugalii potrafi też te wolne strzelać, co udowodnił na Euro i udowodnił. Czekaj, na Euro to było, czy na Mistrzostwach? Już nie pamiętam, co było ostatnio, co on tak De Gea walnął tam z Hiszpanią tą bramę z wolnego. I teraz też tego knuckleshota takiego puścił, że. Ale ostatnia bramka też Ronaldo świetna. No i co to jeszcze było? Aha, no ta druga bramka też niczego sobie. No to podanie od Bernardo Silva i Ronaldo, jak przyrukwi, on naprawdę ma ten młotek w nodze straszny. Tylko on ma taki młotek, wiecie, że nie wali gdzieś po trybunach, tylko on naprawdę jak przypierniczy, to leci w bramę. Dobra, otwórzmy sobie agenta na sam koniec. Nie można, ile można tego Ronaldo chwalić? No, legenda to nie jest, to już wiemy. Hiszpania. Złota. Bakambu. Nie, Toko Ekambi. No, podobne. Nie wiem, kto to jest. Sisto, tego gościa kojarzę z kolei. On bardzo, bardzo interesujący zawodnik. Na żywo, tak mówię, w tej Celcie Vigo. Bardzo, naprawdę, to kiedyś widziałem, jak z Barceloną grali. Ten Sisto tam mieszał tymi obrońcami równo w Barcelonie. No dobra. To kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli mówię, jeżeli tam coś dalej tnie, ja to sobie później oczywiście przejrzę, to wszystko jest w fazie jakby teraz przerobienia to u mnie, aż w końcu zobaczę, jak te ustawienia działają do końca i już będzie to działczyło. No mówię, na Jancio fabularnie Life is Strange już będzie naprawdę porządnie, bo widziałem, że te ustawienia zadziałały tak, jak chciałem i nic tylko wbijać. Zapraszam na ten drugi kanał. Pozdrawiam was. Hej, hej.